się stabilizowało po części. 1500 hektopaskali w Polsce północno-wschodniej, tam delikatnie będzie wzrastało. 1020 hektopaskali na kręcach południowo-zachodnich, tam będzie najniższe. Tutaj pomiędzy będziemy mieli całkiem dużą różnicę ciśnień. Kolejny dzień bez słońca, kolejny dzień z opadami. Opady przede wszystkim pochodzenia konwekcyjnego w godzinach popołudniowych, natomiast w przedpołudniowych jeszcze tutaj takie bardziej jednorodne opady związane z odchodzącym frontem atmosferycznym. Czy będą występowały burze? parametrów nie widać na to, żeby te burze występowały, ale nic nie znaczy ale zawsze może coś się zdarzyć w przypadku takich zimowych warunków, gdzieś tam może coś zagrzmieć, ale szansa na to nie jest jakoś duża. Natomiast tutaj doskonale widzimy właśnie tą konwekcyjne, to konwekcyjne pochodzenie opadów szczególnie w godzinach popołudniowych w Polsce centralnej, południowej i południowo i północno-wschodniej, przepraszam. Dalej, temperatury w dzień to to znów progresja tego ciepła. W Polsce Zachodniej nadal do 8 stopni Celsjusza, w Polsce Wschodniej również do 6-7 stopni Celsjusza, w Polsce Północno-Wschodniej 2-3, no i nawet 2 stopnie Celsjusza będzie w Bieszczadach, więc wiosna. Gdyby nie początek lutego. Najwyższe temperatury odczuwalne w szczecinie 6 stopni Celsjusza, w zielonej na górze również 6 stopni Celsjusza, a najniższe w łebie tylko 1 stopień Celsjusza. Wiatr silny będzie nadal na wybrzeżu tam do 70-80 km na godzinę, również w województwie. W województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim, na północy województwa mazowieckiego i generalnie na wschodzie, szczególnie w godzinach popołudniowych, przyspieszy do 60 bądź 70 km na godzinę. W całym kraju będzie barometr niekorzystny, no, będziemy się czuć w sumie tak jak dzisiaj, bo dziś również był barometr niekorzystny, ostrzeżenia IMGW na noc. Przed opadami marznącymi dla południowych regionów województwa podkarpackiego oraz dla południowo-wschodnich regionów województwa małopolskiego. Kolejne ostrzeżenia to ostrzeżenia przed silnym wiatrem na noc i na 3 lutego. No i tutaj drugi stopień ostrzeżenia dla północnych regionów województwa pomorskiego i północno-wschodnich krańców województwa zachodnio-pomorskiego. Tam drugi stopień ostrzeżenia porywa od 85 do 115 km na godzinę. Pierwszy Poziom ostrzeżenia północnej gminy województwa zachodniopomorskiego, środkowa część województwa pomorskiego, środkowa, północna część województwa warmińsko-mazurskiego i północna część województwa podlaskiego. Tam porywy wiatru od 75 do 85 km na godzinę. Co dalej? Roztopy. Tym razem roztopy dotkną tutaj tereny podgórskie i w sumie górskie, ponieważ tam temperatura również dosyć gwałtownie wzrośnie powyżej zera, mróz jedynie w wyższych partiach gór, szczególnie w Tatrach. No i będziemy mieli stopień drugi roztopów dla południowych regionów województwa podkarpackiego, województwa małopolskiego, województwa śląskiego, województwa dolnośląskiego. Sytuacja na drogach. Trudna w Polsce Północnej, szczególnie północno-zachodnia oraz północna, na pozostałym obszarze powinno się jeździć w miarę dobrze. No i sytuacja hydrologiczna i tutaj pierwszy stopień na południu, czyli tutaj, gdzie zaczynają nam się te nowe roztopy, natomiast nadal dosyć trudna sytuacja w Polsce Centralnej, Północno-Wschodniej i też Zachodniej. Wszystkie szczegóły są na stronie IMGW. A ja przechodzę do kolejnych dwóch dni i niedziela. Jeśli chodzi o niedzielę, nadal w wielu miejscach kraju będą występowały opady deszczu, bo mogą się pojawić jakieś przejaśnienia, ale tych przejaśnień raczej dużo nie będzie i nadal będzie to bardzo ciepły dzień. W województwie lubuskim do 9 stopni Celsjusza, minus 6 stopni Celsjusza w Tatrach, ale generalnie w podce południowej, centralnej i zachodniej wysokie temperatury jak na tą porę. No i wiatr zacznie nam już przyspieszać. To będzie wstęp do tego, co się będzie działo w poniedziałek, kiedy no, powieje nam bardzo mocno. W niedzielę już na początku w Polsce Północno-Zachodniej, następnie Zachodniej, Centralnej, Południowej, na wybrzeżu porywy do 80-90 km na godzinę, w Tatrach powyżej 100 km na godzinę. W poniedziałek tutaj sytuacja, jeśli chodzi o opady, nie jest jeszcze do końca klarowna, nie jest jeszcze do końca pewna, ale wszystko wskazuje na to, że prócz frontu atmosferycznego będziemy mieli drugorzędny front atmosferyczny, który przyniesie nam również burzę. Czy to się sprawdzi? W sobotę w godzinach przepołudniowych będziemy analizować dokładniej tę sytuację, natomiast w tym momencie wszystko wskazuje na to, że to zachmurzenie to strefa opadów i ewentualnych burz, będzie się przesuwała bądź z północy, bądź z północnego zachodu w kierunku południa-południowego wschodu. I tam przede wszystkim bardzo trudne warunki, bo będziemy mieli bardzo silne porywy wiatru, ale też temperatury 10 stopni Celsjusza na krańcach południowych. Na Nizinach, gdzieś tutaj i na Wyżynach w Polsce Południowej, tak widzą to modele numeryczne, ale w wyższych partiach gór minus 4 stopnie Celsjusza, w Polsce Centralnej 4, 5, 6 stopni Celsjusza, w Polsce Północno-Wschodniej od 1 do 2 stopni Celsjusza. No i wiatr w poniedziałek. Tu sytuacja jeszcze nie jest pewna, ale wszystko wskazuje na to, że możemy mieć incydent wiatrowy. Nie wiem, jak to dobrze określić. Wichurę. Być może będzie to Orkan. Na tą chwilę wygląda to tak, że modele numeryczne jeszcze są podzielone co do sytuacji jeśli chodzi o te porywy wiatru. Będziemy to analizować jutro, ale na tą chwilę wygląda tak, że na wybrzeżu 90 do 100 km na godzinę. W Polsce centralnej północno-wschodniej po części wschodniej 90 km na godzinę, 130 km na godzinę w Tatrach, również w Polsce południowej południowo-zachodniej 70-80 km na godzinę. I teraz, jeżeli będzie przychodził system burzowy, który jest widoczny w niektórych wyliczeniach modeli numerycznych, to te porywy wiatru będą oczywiście większe ale jak będzie jutro będziemy rano to analizować. Dziękuję moi drodzy za to, że byliście tutaj na tej prognozie pogody. Widzimy się na kolejnej i zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. A wy jeszcze nie odchodźcie, bo oczywiście ta prognoza już jest nagrana. Wyłączę światło, więc ja się tutaj przełączę do drugiej kamery. Natomiast my tutaj sobie porozmawiamy teraz na spokojnie o o tym, o tym, o tym, co się będzie działo, właśnie to będziemy tutaj um, widzieli, jeśli chodzi o te silne...